Witajcie, kochani. Jejka, spójrzcie, jakie niebo czyściutkie, piękne, niebieskie. Zaczynam dzień od pracy. A ja jestem z pieskiem. Zrobimy sobie rundkę. Taką pętelkę sobie zrobimy z pieskiem. I wrócimy do domku. Chodź, chodź. Fajnie się idzie. No. O, proszę. Tu dwa pieski jak się spotkały. Tutaj jaki hotelik. No to jest zaraz nad morzem. No, tam przez lasek tylko przejść i już jest morze. A tutaj ten hotel z innej perspektywy. No fajnie wygląda. O, a tu jest lasek. Bardzo często na rowerze jeżdżę też tutaj. Nad morze. I już jestem w domku. Moje dzieci pojechały do Zakopanego. Oczywiście kwaśnica musi być zaliczona, piwka, różnego rodzaju drinki. No i czas na gubałówkę. Tak, zdjęcia przesyłają przepiękne, nad morskim okiem. No naprawdę pogodę mają bardzo fajną, nie jest za gorąco. Jest i lekki wiaterek, jest cieplutko. Ale nie za gorąco. Proszę, zobaczcie, jakie fajne widoczki. Prawda? No super. Ja musiałam te zdjęcia powiększyć troszkę i to tak, o, tutaj na szlaku. Kolejką też jechali. No, jechali, tak. A teraz? Teraz gotuję pieskowi wątróbkę z marchewką. Potem tą marchewkę podziabam, pokroję wątróbkę drobiową i będzie miał pyszne jedzonko, oczywiście bez soli. Bo teraz zostałam z pieskiem i z kotkiem. O, i niech się teraz dusi w sosie własnym, ale to dosłownie niewiele, bo wątróbka drobiowa bardzo szybko się ścina i dochodzi do siebie. No ale musi być taka podgotowana lekko, nie? Siedzisz sobie pod krzesełkami, tak? Bo deszczyk pada na dworze, tak. Zaraz się pobawimy z tą rzeczką. A tutaj szeleczki przygotowane, a piesek wcale nie myśli, żeby pójść na podwórko. Na spacerek nie pójdziemy? Hej! Hej, Madusiu, deszczyku się boisz, ciu? Parasol przygotowany, a piesek nawet ani rusz. No dobrze, jeszcze 5 minut zaczekamy. Wątróbka mi się ugotuje. No i wtedy pójdziemy. Tak, Madusiu? Tak? Ojejku, jak udaje, że śpi. No, a za oknem pada. Tutaj zajrzymy do wątróbeczki. No spójrzcie, przełożyłam ją i znowu pod przykryciem będę dusić. Kilka minut. Wątróbeczka już się ścięła, tylko zaznaczam, że ja gotuję tą wątróbkę z marchewką dla pieska. Bez soli. O, tak to wygląda i będzie wątróbeczka w sosie własnym. Posmakowałam tą wątróbeczkę, już wyłączam. Słuchajcie, aż słodziutka od tej marchewki się zrobiła. Bardzo smaczna, nawet bez soli. No i później ostudzę ją, pokroję, pogniotę marchewkę i będzie pyszne jedzonko. A nawet do zmieszania z innym jedzonkiem, bo też jest ugotowane. O, ciu, 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 też z marcheweczką. Taka duża, ugotowana porcja
z indykiem. Właśnie ją rozmrażam. No to wyłączamy. I piesek będzie miał pyszne, smaczne jedzonko. Przepyszne. Tak jak to, co niektóre kobiety się tak pieszczą ze sobą, bo one uważają, że one są jeszcze takimi dzidziusiami i mówią zawsze przepyszne. A sobie ugotuję teraz jajka na twardo do śniadanka. Wątróbeczka dla pieska wygląda tak i pokroję wszystko. I opóźnione śniadanko. Kawka rozpuszczalna zalana, zaraz mleczko dojdzie, bo dzisiaj z mleczkiem sobie wypiję. Uszczerbiony kubeczek, ale on jest taki, ojojoj, tak się dobrze pije z tego kubeczka kawkę. No, mleczko, a jak? Wypasione. Mlekowita firma. No, to tam ja nie chcę nic tam reklamować, ale tak, żebyście wiedzieli, 2%. Nowe mleko, a zakręcają, jejku. Mliko już wlewamy. O, dużo mleka, bo to śniadanko. Opla, jak skacze. A co ty, kotku mamrotku, przyszedłeś tutaj na śniadanko? Koteczku, co? Mój kochany. Tak. Tak. No. A tak wygląda moje śniadanko. Chlebek żytni, masełko, aksamitny serek z łososiem. Bardzo smaczny. Spróbujcie sobie. Ja kupuję w Biedronce. On kosztuje 5 z groszem, ale jest wydajny, bardzo smaczny. I tutaj jajeczko ugotowane na tak pół twardo, pół miękko. Ja tak lubię serek. Nie wiem, czy pieprzu nie przyniosę, ale chyba nie. No i ta moja kawusia. I takie oto śniadanko na dzień dzisiejszy. A piesek po spacerku zrobił siusiu kubkę. I sobie leży i dżemie. Tak? Tak, Madusiu, kochany, tak. A kotek sobie patrzy. No, deszcz pada, jest wiaterek. Kwiaty są wyniesione na razie, bo słuchajcie, tyle deszczy jest. No, tutaj jedną skrzynkę zostawiłam akurat na balkoniku. O, tutaj ją jeszcze tutaj przysunę, tak, bo za dużo deszczu, po bokach są też kwiaty, no ale niestety trzeba było je zdjąć, bo cały czas są te deszcze i ta ziemia przesiąknie i te kwiaty po prostu by się zniszczyły, padłyby po prostu. No a tutaj no niestety daszku nie ma. Więc no tak trzeba po prostu troszkę pomyśleć też o kwiatkach. A dwie skrzyneczki są wystawione do wewnątrz, czyli do pokoju. Tak, żeby też światełko miały. O, zobaczcie, jakie goździczki. Tutaj jedne przekwitają, a inne pączki znowu kwitną. Piękne goździczki. No. Od wczoraj, od godziny 17 do dzisiaj pada i będzie padać calusieńki dzień. 100%, a to 96%, a to 89% i znowu 94%. No i są deszcze.
Jest lato, za oknem deszcz, a wyobraźcie sobie, że nasz piesek, Maduś, pokazał, że chce koc. On był po prostu tutaj, z boku, o, zwinięty ładnie i on pokazywał łapką, że on chce kocyk. I ja go tak owinęłam, zobaczcie, on jak śpi, jak niemowlak. Nie wiem, może mu zimno było? No naprawdę, te zwierzątka to wszystko pokażą, tylko trzeba umieć ich słuchać, obserwować i rozumieć. Śpij sobie, Madusiu, śpi. Ojejku, jak dzidziuś. A ten kocyk jest taki milutki, cieplutki. Śpi sobie, śpi, kochanie. Jejka, słuchajcie, kochani, jestem taka głodna. Pokroiłam tofu naturalne. Podrumienię je i dodam warzywek. I to tak na szybkiego gotowanie, bo ja po prostu muszę coś zjeść. Ja jadłam tylko śniadanie, a już jest godzina, która 19 zaraz. No, aż mnie zsie. Mrożonkę po azjatycku wrzucę. Mam tutaj jeszcze pół torebki tych warzywek i będzie cacy. Potem jeszcze do tych warzywek dodam sos sojowy. Tak dla posmaku. Posmakowałam jeden kawałek tofu. Już są chrupiące. Miam, miam. Zaraz je odłożę. No, żeby takie chrupiące pozostały, nie? Dobra, odłożyłam i teraz te warzywka lecą. O, już je wrzuciłam. I dosłownie z 3 minuty, 5 minut góra. Dorzucę później to tofu. Trochę posoliłam. Tutaj troszkę tego sosu sojowego dam. I szczyptę tego. Znacie to? Sos taki ostry. Na bazie chili i czosnku. Dosłownie takie tyci, tyci. I już tofu dołożone. I będzie jedzenie. Ale do jedzonka wiecie co? Wiecie, co sobie będę pić do tego jedzonka? Tutaj powinien być ryż, ale ja dzisiaj na bazie tofu tylko będę jadła. Zaraz wam pokażę, co będę pić. O, i takie sobie o. Ładnie to wygląda na talerzu, apetycznie, prawda? No i już jest przygotowana szklaneczka. A co do szklaneczki? Piwko żuberek. A tutaj mamy pilocik i zaraz włączymy coś. I obejrzymy w telewizji, to znaczy nie w telewizji, bo tam telewizji to ja już nie oglądam tyle czasu, ale Netflix, YouTube, no zawsze coś tam się znajdzie, prawda? No, ciekawego. Takie odgłosy wydają żubry? O. Opla, wystarczy. Ale piękny kolor, złocisty, jak miodzio. No to co, proszę sowy? Smacznego, prawda? A kruki wydają dźwięki. Mewy, rybitwy. No tak, przecież jesteśmy nad morzem. Słuchajcie, naprawdę pychotka. Spróbujcie sobie tofu pokroić, mrożonka przyprawić do smaku i piwkiem popić albo winkiem. Naprawdę pychotka. Polecam.
bardzo smaczne. Więc sobie życzę smacznego i również Wam. I na koniec tego filmiku wysyłam Wam filmik, który przysłała mi moja znajoma, która jest właśnie teraz na zleceniu w Niemczech. No i poszła sobie do parku nad wodą. No i taki motyw przyszedł nadźgany koleś. No i zaczął się tak zachowywać nie inaczej. Niemcy oczywiście już go zaczęli obserwować. Zadzwonili oczywiście po policję, bo ona mi później opowiadała. No i on, słuchajcie, podchodzi do niej tak bardzo blisko, ale nic tam nie powiedział, nic nie zrobił. Postał przy niej 5 minut i odwrócił się napięcie i odszedł. I za chwilę, dosłownie za minutę, przyjechała policja, spisała jego i oczywiście zgarnęła ze sobą, żeby no, usunąć tego przybysza. No, ma być porządek. Pa, pa.